Dzień dobry. Dziś będzie o oponach. Nie będę mówił o tym, jakie są na rynku i które do jakiego motocykla będą najlepsze. Opowiem o tych tutaj i kilku innych, czyli o takich, na których jeżdżę albo jeździłem. Podzielę się wrażeniami i powiem, czym kieruję się przy wyborze opon. Pod filmami z wypraw padają pytania typu, jakie to opony, jak się sprawują, czy to K60, to teraz opowiem i powiem. Temat jest gorący i każdy motocyklista ma coś do powiedzenia w tym temacie. Ma do powiedzenia, bo mamy przecież bezpośredni wpływ na szybki efekt, jaki daje nam zmiana opon. Czasem karmimy się stereotypami, powtarzanymi prawdami i niechętnie poddajemy się kompromisom, a łatwo ulegamy modnym prawdom powtarzanym jak mantra. Jak ktoś kiedyś napisał, że jakaś opona jest słaba na mokrym asfalcie, to musi taka być. I czasem wymagając zbyt wiele od opon, zamiast od umiejętności, poszukujemy złotego środka. Ilu użytkowników, tyle opinii. Coś jak w temacie o olejach. Trochę opon już zdarłem, kręcąc się wokół tematu podróży, bo nie latam, tylko lubię podróżować. Jeśli szukasz tu opony do lotu po szybkich winklach na kolanie, celowanej do wykorzystania maksymalnych osiągów swojego moto, to żadna z nich nie będzie dobra. Bo opony adwenturowe mają inne zadanie. Powiem tylko o tych oponach, które znam, czyli o tych, na których jeździłem albo jeżdżę daleko, a dotarcie do upatrzonego celu wymaga wielokrotnego pożegnania się z czarnym asfaltem, a dla mnie to zawsze wisienka na torcie. Powiem kilka zdań na temat opon dedykowanych do podróży. Oczywiście będzie to moja subiektywna opinia na podstawie tylko tego, co znam, na czym jeździłem albo jeżdżę. Mowa będzie o gumach dla ciężkiego enduro w daleką podróż. Czyli takich, które gwarantują przebieg przynajmniej kilkunastu tysięcy kilometrów, odporność na uszkodzenia, przyzwoitą pewność jazdy w terenie i nie są uciążliwe podczas długich przelotów. Zacznijmy od pierwszej opony, na jakiej kupiłem mój motocykl. To Metzeler Touarence Next. Nie mam jej tutaj, tak wygląda, ale szybko się jej pozbyłem. To zaprzeczenie tego, o czym mówiłem wcześniej. Są odlane z miękkiej mieszanki gwarantującej dobrą przyczepność na suchym i mokrym asfalcie. Są cichutkie i mięciutkie. Można nawet ciężkie enduro położyć na kolanko. Mimo to pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było pozbycie się ich, bo moim zdaniem nie po to powstało turystyczne enduro, aby tysiące kilometrów od domu kłaść się ryzykownie na kolanko, ale odpuszczać odwiedziny dalekich, trudno dostępnych zakątków poza asfaltem. Bo enduro to też kompromis. Ma nas zawieźć naście tysięcy kilometrów po asfalcie, ale również w terenie nazywanym offem. To co, zbieramy się? Mamy tu inny model, Metzeler Touarence Stel, który też szybko zdjęliśmy. Tym razem z Andrzeja motocykla. Jest ciut bardziej uterenowiony, przy czym trzeba pamiętać, że to, co będzie terenem dla jednego, niekoniecznie będzie jakimkolwiek utrudnieniem dla drugiego, bo to nie opony jadą, tylko motocyklista. Te oponki są bardzo słabe na mokrej trawie, błocie i piasku. Bez problemu pojadą po ubitym szutrze, zresztą jak każda opona, więc łatwo producentowi chwalić się zdolnościami terenowymi. Małymi zdolnościami terenowymi, ale ponieważ to miękka guma, należy liczyć się z awarią. Ta opona, tutaj Touarence Next, została przebita przez kamień, jego ostrą krawędź. Parę lat temu na drodze do TET, kiedy jeszcze na tej drodze nie było asfaltu. H
Heidenau K60 Scout. Opona, na której przejechałem, mogę powiedzieć nawet przejechaliśmy, bo to w nią obute były najczęściej nasze obydwa motocykle na dalekich wyprawach. Na takich jak Pamir, czyli przejazd przez Rosję, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, sam Pamir Highway, Sagbajtal na wysokości ponad 4,5 tysiąca metrów, czy nawet jedną z najniebezpieczniejszych dróg świata w górach Kaukazu. To jest opona, na której zdecydowanie najwięcej kilometrów przejechałem i zdarłem kilka sztuk. Na pewno gwarantuje długie przebiegi. Ta przejechała 23 tysiące kilometrów i w najbardziej zużytym miejscu pozostało jeszcze jej 3,3 mm. 23 tysiące kilometrów. Tyle najwięcej pokonała ta opona u mnie na motocyklu i jeszcze chwilę można byłoby na niej pojeździć, choć oczywiście utraciła już swoje pierwotne właściwości terenowe. W jednym roku była w Moskwie i w Berlinie. Oczywiście, jeśli się postarać, można ją zedrzeć dużo szybciej, a jak to ktoś kiedyś powiedział, chyba na stronie iGoForniki to przeczytałem, podróżnik opony powinien traktować z należytym szacunkiem. Pod serią filmów z Gruzji padło pytanie, czy się sprawdziła. Sprawdziła się. Pozwoliła na szybkie przebiegi po autostradach. Bo nie jest dla niej problemem jazda ze stałą szybkością, na przykład 160 km na godzinę. Przejechaliśmy na niej błoto, kamienie, luźny szuter i dużo po mokrym asfalcie, ponieważ jest to solidna, diagonalna konstrukcja z przeznaczeniem według producenta 50x50 asfalt i teren. I nigdy jej nie przebiliśmy. W internecie przeczytałem kiedyś, że jest słaba na mokrym asfalcie. Nie wiem, z czym była porównywana i na jakie inne bonusy można było liczyć na tej innej oponie w zamian. Ale fama poszła i opinie ślepo powielano. Należy pamiętać, że poruszamy się w ramach opon dualowych do dalekich podróży. Ta słabiej sobie radzi na mokrej trawie. To przez ten pasek gumy po środku. Dzięki niemu jedziemy jednak ciszej i przebieg się zwiększa. Najbardziej jest widoczny ten pasek właśnie przy tym rozmiarze, czyli 150x70x17. Ten dodatkowy gumowy pas gumy na czole opony niestety będzie utrudniał jazdę w płytkim, kilkucentymetrowym błocie z twardą podstawą, bo to na nim głównie wtedy opiera się opona. Ale kiedy już motocykl zapadnie się w głębszym błocie, zaczną pracować te duże gumowe bloki, opona uzyskuje całkiem przyzwoity ciąg. Głębszy piasek też można pokonać, nie mówiąc już o płytkim. A kiedy już gdzieś daleko na niej pojechaliśmy i obniżyliśmy w niej ciśnienie, umożliwiła nam pokonanie tych trudniejszych przeszkód. Niestety przednia opona jest dużo głośniejsza i przy prędkości rzędu 80 km na godzinę słychać nieprzyjemne wycie. Nie jest chyba na tyle nieprzyjemne, bo przejechały ze mną jakieś 70-80 tysięcy kilometrów. Na suchym asfalcie, na tych oponach, bez kłopotu pochylam motocykl na rondzie do kontaktu podnóżków z asfaltem. No ale moje podnóżki są trochę obniżone. Zużywa się naprawdę wolno i ta z przebiegiem 12,5 tysiąca kilometrów ma jeszcze trochę bieżnika. To jest 5,3-5,4 mm, czyli jeszcze troszkę na niej będziemy mogli pojeździć. Bardzo blisko opony K60 stoi Motos Tractionator GPS. Szukając alternatywy, pojeździłem na oponach Motos. Już na pierwszy rzut oka widać podobieństwa, tak jakby Motos czerpał doświadczenia z Heidenau
lub odwrotnie. Na czole obydwu opon znajdziemy pasek gumy. Producent chwali się największą wysokością bieżnika, dzięki czemu opona ma uzyskiwać najdłuższe przebiegi i lepiej radzić sobie w terenie. I rzeczywiście, jak się patrzyło na nową oponę, to właśnie ten głęboki bieżnik rzucał się mocno w oczy. Ta ma przebieg 21 tysięcy kilometrów. I zaraz sobie zobaczymy jej zużycie. 21 tysięcy kilometrów i mamy tu prawie 6 mm bieżnika. Zużywa się wyraźnie wolniej od Haydena. Przednia opona przejechała 24 tysiące kilometrów i niestety nie nadaje się już do jazdy. Wyząbkowała to pewnie na skutek ostrego hamowania, ale zobaczymy, ile ona tam jeszcze tych milimetrów ma w najpłytszym miejscu. 3,3 mm. Kształt bieżnika przedniej opony jest niemal identyczny jak w K60, ale jest trochę cichsza, przynajmniej przez początkowe kilka tysięcy kilometrów. Potem hałas jest podobny, może trochę o niższym tonie. Ta przednia opona została zdjęta po przebiegu 24 tysiące kilometrów. Jechałem na nich do Portugalii, czyli zaliczyła długie niemieckie autostrady, hiszpańskie upały, Półwysep Iberyjski, aby stanąć prawie niezniszczoną na Gibraltarze. Zachowuje się podobnie jak Haydenau K60 Scout. Pozwala szybko gonić długie przebiegi. Ja miałem wrażenie delikatnego uślizgu przy mocnym pochyleniu podczas przyspieszania. I to pomimo upałów, jakie panowały w Hiszpanii i pomimo jednak niewielkiej mocy, jaką dysponuje stary 1150 GS. Myślę, że odpowiedzialny jest za to skład mieszanki, z jakiej opona została zrobiona. W porównaniu do K60 jest bardziej twarda, przez co moim zdaniem również mniej pewna na mokrym asfalcie. Do ciekawostek na pewno należy zaliczyć to, że jest to opona dwukierunkowa. Zależnie od tego, jak ją zamontujemy do kierunku jazdy, jej zdolności terenowe będą większe albo mniejsze. Jeździłem na niej również po polskim Trans Euro Trail, czyli popularnym TET. Tą offroadową trasę pokonywałem na trzech różnych kompletach opon i niewątpliwie najlepszą z nich była ta. Michelin Anike Wild to miękka mieszanka, szybko się ścina, a więc nie będzie dobrym wyborem do podróżowania w stricte tego słowa znaczeniu. Ale jeśli podróżujemy w granicach Polski z naciskiem na jazdę poza asfaltem, może być najlepszym wyborem z tych trzech. Dawała mi średnie poczucie bezpieczeństwa na mokrym asfalcie. To moje subiektywne odczucie, ale jeśli jesteśmy w stanie zaakceptować duży hałas, jaki generują jednak te opony, buczenie o niskim tonie słyszalne nawet dla motocyklistów jadących obok, to odwdzięczy się w terenie. Na niej również jechałem polski TET i spisywała się najlepiej. To znaczy najlepiej maskowała moje niedociągnięcia w technice jazdy w terenie. Ta opona po przebiegu 3,5 tysiąca kilometrów ma jeszcze 6,4 mm bieżnika. Natomiast przednia opona na przednim kole u mnie zużyła się całkowicie po 11 tysiącach kilometrów i nie nadawała się już zupełnie do jazdy. Całkiem fajna opona, jeśli poruszamy się głównie w terenie. Do dalekiej turystyki nigdy bym jej nie wybrał.
Szukając kolejnej alternatywy, założyłem oponę Mitasa. To model E07 Plus. Ma jeszcze inny bieżnik, jest pozbawiona tego pasa gumy na czole opony. Jestem trochę zdziwiony, ale nie wydaje się głośniejsze od Motoza i Heidenau. Nie jest ze mną zbyt długo, byłem na niej w Słowenii, gdzie pokonała trochę autostrad i jeszcze mniej szutrów. Żywię w związku z nią spore nadzieje, bo mam wrażenie, że najlepiej pcha motocykl na luźnym gruncie, porównując ją z poprzednimi turystycznymi oponami. Jeszcze kolej. Jednym z warunków na pewno będzie dystans, jaki da się na niej przejechać, bo mieszanka, z jakiej została zrobiona guma, wydaje się jeszcze bardziej miękka. Mitas proponuje wzmocnioną E07 z dopiskiem Sahara, jednak zastrzega gorszą przyczepność podczas deszczu, w zamian za co mamy dostać oponę niezwykle mocną, odporną na uszkodzenia na poziomie Heidenau K60 z możliwością dojazdu bez powietrza. Kto wie, może moim następnym doświadczeniem będzie jazda właśnie na takiej wzmocnionej Saharze. Od jakiegoś czasu zakładam kombinację opon różnych producentów na koła. Z tyłu jest Mitas E07, a z przodu Motos Tractionator Adventure. To taki zestaw przewidziany trochę na trasę TED z możliwością podróżowania. I o dziwo, ten model Motoza nie jest zbyt głośny. No ale nie przejechałem na nim jeszcze zbyt wiele kilometrów, jakieś 2-3 tysiące, a jak wiadomo, opony lubią odezwać się dopiero po jakimś czasie. Na pewno jest lepsza na przednim kole w piasku i błocie od Heidenau i Motos GPS. Ale to widać po agresywnym bieżniku. Z całą pewnością jednak mogę powiedzieć, że jest trudniejsza na mokrym asfalcie. Coś za coś. Kto wie, może ten zestaw będzie dobry właśnie na długim dystansie. Jak już się pewnie zorientowaliście, nie jestem zwolennikiem wożenia ze sobą opon na zmianę w dalekie podróże. Poznaliście też kryteria, jakimi się kieruję podczas doboru opon. Jeśli wyprawa w planie nie przekracza kilkunastu tysięcy kilometrów, jeden dobry komplet powinien zawieźć i przywieźć motocykl do garażu. Moje opony powinny dawać mi komfort na długich asfaltowych odcinkach, możliwość pogonienia po autostradzie i przejazdu terenem. Oczywiście wiem, że każde terenowe opony będą lepsze w terenie, tak samo jak szosowe lepsze na czarnym. Opony dobieramy przecież zgodnie z tym, w jaki sposób zamierzamy użytkować motocykl, co często będzie zależne od tego, jaki to motocykl i na jakie kompromisy jesteśmy w stanie pójść. Jeśli kiedyś zapragnę pojeździć po torze crossowym, pojadę tam oczywiście lekkim, do tego przeznaczonym motocyklem na celowanych w teren oponach. Jednak moje hobby to podróże i jeżdżę turystycznym enduro zaprojektowanym do tego. Używam opon wymyślonych do tego samego celu i muszę się liczyć z pewnymi niedogodnościami. Ale podróże to właśnie taka zabawa. Nie możemy wymagać, że wszystko będzie na najwyższym możliwym poziomie technicznym w każdych warunkach. Tutaj już jest zajebiście. Po prostu idealnie po kolana błoto jest. Warunki w podróży nieustannie się zmieniają. Jednego dnia jesteśmy głodni, drugiego zmoknięci, trzeciego trzeba podjechać pod zalaną błotem górę. Przyjemność podróżowania to pokonywanie tych trudności. Przejazd po trudniejszym terenie na oponach stworzonych do tego tylko w 50% też do tego należy.
Jeśli wybierzemy te lepsze na asfalcie, musimy się liczyć z trudnościami w terenie, a nawet na polnej czy leśnej drodze. I tą niedogodność będziemy musieli nadrabiać umiejętnościami. Wybór to powinna być wypadkowa naszych potrzeb, bo trzeba wiedzieć, czego wymagamy i w jaki sposób będziemy bawić się motocyklem i doświadczeń innych. Po co wyważać otwarte drzwi? A otwarte? Bo wystarczy popatrzeć na innych, na tych, których odwagi może nawet nigdy nie dogonimy. Rzadko opisują swoje podróże z pietyzmem i szczegółowo opowiadają o oponach. Opony po prostu są takie, na jakie się wcześniej zdecydowaliśmy. W pamięci z podróży pozostaje zupełnie co innego. Ale warto ich obserwować, bo ich wybory rzadko są przypadkowe, a informacje są czasem na wyciągnięcie ręki. Czasem wystarczy obejrzeć zdjęcia z ich wypraw.